dotyczącą pracy komisji do spraw badania wpływów rosyjskich i białoruskich. Otrzymałem ten wstępny raport od pana generała Stróżyka, szefa tej komisji, i ten raport jest, ma charakter organizacyjny i metodologiczny. Nie chcę państwa zanudzać tutaj szczegółami. Dla mnie jest rzeczą bardzo ważną, że z tego wstępnego raportu wynika jednoznacznie, że komisja będzie tak działała, jak sobie to wyobrażaliśmy. Mi osobiście na tym bardzo zależało. Za chwilę wytłumaczę dlaczego. Żeby ta komisja badała rzeczywiste zagrożenia wynikające z wpływów rosyjskich i białoruskich służb na życie gospodarcze, społeczne, na politykę w Polsce, a nie żeby komisja była takim młotem na czarownicę z opozycji, no wiecie, takim narzędziem do atakowania tu naszej krajowej opozycji czy oponentów politycznych. To jest absolutnie kluczowa sprawa. Komisja prowadzona przez generała Stróżyka będzie badała zdarzenia, które łączą dwa fakty, że powstaje szkoda dla interesów państwa czy państwowej gospodarki i że ta szkoda jest związana wpływem, działalnością służb rosyjskich lub białoruskich. Tego typu działania będą nas interesowały. Profesorowie, naukowcy, ludzie, którzy się na co dzień zajmują dezinformacją, wpływem na decyzje gospodarcze, wpływem na decyzje dotyczące bezpieczeństwa państwa, będą gromadzili fakty i dane, które pokażą, gdzie, w jakich miejscach te wpływy rosyjskie, białoruskie miały miejsce, na ile osłabiły bezpieczeństwo państwa czy interesy gospodarcze państwa polskiego. Natomiast to nie będzie komisja, która ma wyeliminować przeciwników politycznych. Ja chcę tutaj bardzo wyraźnie to podkreślić. Podjęliśmy wspólnie z panem generałem Stróżykiem decyzję, że raport ten już z substancją, czyli z wynikami merytorycznymi pracy komisji, trochę czasu zajęło nam, bo wiecie, trzeba było certyfikować wszystkich członków komisji. Pełny dostęp do materiałów klauzulowanych. Zbudowanie harmonogramu prac. Identyfikacja zasobów archiwalnych, dokumentalnych, do których będą chcieli dotrzeć członkowie komisji. To wszystko stało się jakby treścią 24 spotkań dotychczas tej komisji i na tej podstawie zbudowano ten raport organizujący pracę komisji. Przedstawimy pierwszy raport z ustaleniami 29 października na posiedzeniu rządu, a po posiedzeniu rządu publicznie i będzie to pierwszy raport ten zawierający już konkluzje i precyzyjne informacje dotyczące tych domniemanych działań obcych służb i obcych wpływów. Powiedziałem, że dla mnie było bardzo istotne i pewnie się państwo nie zdziwicie, bardzo istotne to, że charakter tej komisji jest zupełnie inny niż komisji, która została powołana przez naszych poprzedników. W trakcie naszych prac dotarłem do dokumentu, który pokazuje, o co tak naprawdę chodziło poprzednikom. Dwa dni po wyborach, a więc 17 października, szef tamtej komisji, pan Cęckiewicz, zwrócił się do szefostwa Służby Kontrwywiadu Wojskowego z takim zamówieniem. Zamówieniem na teczki akt osobowych żołnierzy i funkcjonariuszy. I tu padają nazwiska szefów polskich służb, którzy prowadzili te służby wtedy, kiedy byłem premierem. Między innymi generała Pytla, generała Noska, dzisiejszego wiceszefa służby i wówczas też wiceszefa Krzysztofa Duszy. To nie jedyne teczki, których domagał się pan Cęckiewicz. Zwrócił się także z prośbą o dostarczenie mu wszelkich materiałów zgromadzonych w procedurach operacyjnych dotyczących generała Mirosława Różańskiego,
To był wtedy, dwa dni po wyborach, świeżo wybrany senator z ówczesnej opozycji, z trzeciej drogi. Jarosława Stróżyka, dzisiaj szefa służby i szefa tej komisji. Generała Mieczysława Cieniucha czy generała Mieczysława Gocuła. To po wyborach było głównym celem komisji pana Cęckiewicza. Zebranie haków, ewentualnych haków dokumentacji, która mogłaby wyeliminować z życia publicznego, a może i coś gorszego, właśnie te osoby. Rzecz ciekawa, że zażądał także teczki materiałów sprawy operacyjnej prowadzonej przez dawne WSI, kryptonim Szpak ta sprawa miała, oraz wszystkich innych materiałów zgromadzonych w teczce akt, które obejmowały Radosława Sikorskiego. Warto przypomnieć, że kilkanaście dni później, zanim powstał mój rząd, zanim zostałem powołany przez prezydenta Dudę na funkcję premiera polskiego rządu, komisja pana Cęckiewicza, nie wykonując właściwie żadnych istotnych prac dokumentacyjnych, wygłosiła wstępną rekomendację, nie wiem, czy państwo pamiętacie. I ta rekomendacja brzmiała w sposób następujący. Osoby, i tu padły nazwiska, nie powinny pełnić żadnych funkcji publicznych. To było na kilka dni przed powierzeniem mi funkcji premiera przez prezydenta Dudę. Wśród tych osób był dzisiejszy szef Kancelarii Sejmu Jacek Cichocki, do niedawna minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz, dzisiejszy szef koordynator służb i minister spraw wewnętrznych i administracji Tomasz Siemoniak i moja skromna osoba. Znaczy, taki był cel działań tamtej komisji. Komisja powołana na mój wniosek, prowadzona przez generała Stróżyka, będzie badała procesy i realne zagrożenia. Też pojawią się na pewno i nazwiska, i konkretne fakty, ale nie będą one gromadzone w celu uderzania w opozycję czy oponentów politycznych. To mogę państwu zagwarantować. Dziękuję. To tyle, jeśli chodzi o mój komunikat.